Żużel nierozłącznie wiąże się z Grodem Kopernika. Przypomnę, że to jest 60-letnia tradycja i tak naprawdę to dyscyplina numer jeden w naszym mieście. Pamiętamy stadion na Broniewskiego, który dostarczał nam bardzo, bardzo dużo emocji, bo przecież tam nasz klub zdobywał medale. To była fascynująca walka na tym torze, ale niestety warunki były dość kiepskie. W 2007 roku doszło do sprzedaży terenu pod starym stadionem. W tym miejscu miał w przyszłości powstać obiekt wielkopowierzchniowy, handlowy. Natomiast środki finansowe przeznaczone z tej sprzedaży przeznaczyliśmy na budowę nowego obiektu. Obiektu, na którym jesteśmy, Moto Arena. Władze miasta postanowiły wybudować obiekt na miarę sukcesów sportowych i taki, który spełniałby najwyższe standardy. 10 lat temu to były ogromne emocje, bo czasu było na budowę mało, pieniędzy do wydania dużo, bo jednak odpowiedzialność za 80 milionów złotych, które ten stadion kosztował, to były ogromne emocje i czas poświęcony tej budowie. Mieliśmy, no tak jak dziecko ma czas 9 miesięcy, tak my mieliśmy też 9 miesięcy na to, żeby ten obiekt powstał. Udało się to rzeczywiście wszystko poskładać przy tutaj wielkim zaangażowaniu i firmy, która budowała. No oczywiście pamiętam moment podpisania umowy, to była wielka radość i wielkie zobowiązanie. Kompetencje tutaj zdobyte doprowadziły do tego, że jesteśmy w tej chwili liderem w budowie obiektów użyteczności publicznej w Polsce i także wspieramy Żużel Toruński. Moto Arena powstawała w rewelacyjnie szybkim tempie. To praktycznie półtora roku projektowania i budowy. Powstał nowoczesny stadion, który wystartował w 2009 roku. W maju pierwsze zawody tu już się odbyły. No mnie to najbardziej zapadła otwarcie tej Moto Areny, bo tak jak ją ulgą człowiek traktował ten pierwszy mecz ligowy. Miałam to szczęście, że mogłam prowadzić tą uroczystość. Ona była niezwykle podniosła. Rzeczywiście pamiętam ją do chwili obecnej. Bardzo ważni goście w czasie tej uroczystości. No i oczywiście ogromne apetyty na ten obiekt i na sukcesy sportowe właśnie na tym obiekcie. Dla mnie to jest szczególny obiekt. Też mogę Państwu powiedzieć od razu, to jest moja miłość. To jest obiekt, który darzę szczególnym sentymentem. Obiekt jest fantastyczny, gdyż sprostał wielu zadaniom, które tutaj się odbywały i nigdy organizatorzy nie byli zawiedzeni stanem tego obiektu, infrastrukturą i komfortem, który ten obiekt zapewnia przy organizacji imprez. Tu odbywały się koncerty gwiazd światowej rangi. Tutaj występował José Carreras, ale także Rod Stewart. Ten stadion nie służy tylko jednej dyscyplinie sportu żużel, tak? Ale tu odbywają się koncerty, odbywają się imprezy masowe, odbywają się imprezy kolarskie. Także ten stadion po prostu żyje sportem i myślę, że cieszy mieszkańców Torunia.